walicie swoje pomysły na zlocik. Co wy na to? Ja mam masę pomysłów na zlocik. A... wow, co mi się z grą stało? 3 FPS-y. Przywróciłem grę i mam 3 FPS-y, o co chodzi? Dragi elektrykami, skurczybykami? Nie, no jak dragi w zimę? Coś to szalał. Zlot ekskluzywnych samochodów. Co wy na to? Nie sportowych, nie do końca sportowych, ale robimy ekskluzywnych samochodów. Czyli jakieś Maybachy, no nie ma tu Maybacha, tak? Ale jakieś takie wypasione, Mercedesy klasa S, tak? Jakieś tam Brabusy, jakieś... Jaguary, no Jaguar to chyba taki bardziej sportowy jest, no nie? Dobra, ja już tu jeszcze raz was zaproszę do sesji. Nie hyperkary, niekoniecznie hyperkary, chodzi o luksusowe, że wiesz, wsiadasz, to jest taka limuzyna, o, na przykład jest limuzyna Chevrolet, nie? Jest limo, możecie sobie wziąć limo jak chcecie. No jest masę samochodów do wyboru w grze luksusowych. Mercedesy klasa S. Audi to chyba nie, one nie są takie luksusowe, nie? Panamera jest taka dość luksusowa, można ją wziąć. Możemy wziąć... co tu jeszcze jest takiego? Dodge to chyba nie. Co tu jeszcze? Jakie macie? Urus, tak, zdecydowanie Urus. Jak najbardziej Urus, zdecydowanie. Nie wiem jak jest z Jeepem. Jeep to chyba nie jest taki luksusowy, nie? Toyoty chyba też nie mamy żadnej luksusowej. Są luksusowe limuzyny Toyoty, ale tu nie ma. Regalia to jest fura luksusowa, zdecydowanie. 100% luksusu, 1000% luksusu. Zobacz. Znowu mi grę spowolniło, masakra. Co się dzieje z tą Fordzą? Może niekoniecznie w jednym kolorze, ale ja robię na złoto, coś takiego. Zobaczymy, wydaje mi się, że będzie w porządku to malowanie. Takie jakieś złote zakończenie, jakieś takie złote chyba felgi ma, czy coś takiego. Zobaczmy. O! Ty! Kozacko! Ale zajebiste! Szkoda, że naszej tablicy nie mogę do tego dać. Jakbym miał robić swoje malowanie... Patrz, nawet tutaj złote wykończenia są w środku! Jak się otwiera! Jak on to zrobił! Patrz, gościa! Zajebiste! Ja wale! Totalny ekskluzyw! A zobaczymy, co pod maską ma. Bo tu już się nie dało zrobić. Chociaż pokrywa jest złota. Zobaczcie. Felgi ze złota. Zaraz zmienimy tam jeszcze. Patrz. Zajebiście. Tutaj nawiewy. No powiem wam, że ten z tyłu nie jest aż tak bardzo ekskluzywnie. Nie ma tam żadnych monitorków. Nie widzę, żeby te fotele były jakieś takie ekskluzywne. Taki rodzinny samochód bardziej, nie? Więc tak... spróbujemy go zrobić na jakiś taki ekskluzyw, ale póki co to szału nie ma. Dupy nie urywa. Musisz czuć szmal od tego auta. Ja pierdziut! Dajmy jakąś lepszą oponę. Słuchajcie, zaraz was dołączy. Jedźcie już w kierunku zamku, nie? I się spotkamy na zamku. Strzałki w kształcie, nie wiem, jakiegoś takiego sopla lodu. Te wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza, no nie? Ja w ogóle widzę, że tu są nowe ziomeczki w ekipie, nie kojarzę techników. Jakieś nowe ziomy są, ej. Kto to jest? Będzie trzeba rekrutację otworzyć do klubów i do GTA i do Fordzy. Ja wyłączyłem tą rekrutację, powiem wam szczerze dlaczego, bo moderator miał po prostu za dużo roboty z tym. I nie chciałem go tak nadwyrężać. Dużo było zapraszania i... tam jest kilka osób od akceptowania tych... znaczy od wysyłania zaproszeń, nie? Bo... na Discordzie to jest tak, że wy podajecie swój nick w specjalnym dziale i dostajecie zaproszenie do po prostu klubu, nie? Nie trzeba jakich... niektórzy youtuberzy chcą, żeby płacić za takie rzeczy. Ale to nie trzeba nic płacić, po prostu wbijasz na Discorda i ogarniasz. Proszę bardzo, wy tu za fury macie. Widziałem chyba Mercedes 4 GT4 czy jakoś tak. Widziałem go w rzeczywistości wczoraj w sumie. Wczoraj? Wczoraj go widziałem, no.
i z daleka wyglądał dziwnie. Nie poznałem go, pomyliłem go z jakąś Alfą Romeo albo czymś takim. No, ciekawie wygląda. Nie wyróżnia się, jak tam spojrzysz na niego tak już z bliska, to nie wyróżnia się jakoś specjalnie, nie wygląda na jakiegoś tam super ekskluzywnego. Ktoś Astona Martina wziął, Aston Martin jak najbardziej, nawet te sportowe fury, one są ekskluzywne, są jak najbardziej. Dobra, zajeżdżamy na zamka. Ale spokojnie, kurde, ja tu widzę, że trzeba bany posypać. Jadą na chama, ty. Dobra, gdzie tu się spotkamy? Kawałek dalej? Przy armatach czy dalej? Przy armatach było kiedyś spotkanie. Dawajcie tu gdzieś po lewo. Wbijemy. Czy tutaj może być? Tylko nie przy tych armatach, nie? Znowu. Może tam jest tylko... Też żeby nie tak na trawie, no kurde. Z takimi ekskluzywnymi furami. Ten się w ścianę wrąbał Astonem Martinem. Panie, co pan? Nie no, tu na trawie to chyba nie, tu się jakieś owce pasą. Czy tam kozły, ja nie wiem, tam w UK co tam się, co oni tam pasą? Chyba owce, nie? Mają tam swoje owce i je pasą. Owcze sery, te sprawy. Dobra, tutaj chyba będzie miejscowa dla nas. Zaraz przy wejściu do zamku. Bo tutaj mamy taki zajazd, takie o. O, i wiecie jak się ustawimy? Nie tak jak zawsze, że jeden obok drugiego, tylko tak jakby... Tak wzdłuż, nie? Tak jakby tutaj przyjechała jakaś taka elita i zostawiają sobie tak furki, jeden za drugim. Jeden za drugim się ustawiamy po prostu. I myślę, że też się pomieścimy. No kurde, kto tam tak? Ale nie tak blisko. Jeden za drugim. Dobra, zrobię wam więcej miejsca, no. Zaraz z tego Maserati z bagażnika mi garaż zrobi. Dobra. O, jeden za drugim. I to super będzie wyglądać przy tym zamku, mówię wam. Dobra, wystarczy. Nie tak. Z wyczuciem, chłopaki, no co jest? No a tak, może w kółko się uda. Dobra, już badam wasze fury. Co wy tu macie? Co ty? Badam wasze fury. Drona mi dawaj. I tak to wygląda. Taki sobie zlocik ekskluzywnych samochodów. Wasz pomysł realizujemy. Proszę bardzo. Kapitan wyszedł z konwoju. O nie. Proszę bardzo. Ozar, Aston Martin. Ale jaki to nie wiem. Co to był za Aston? To nie był Vantage nowy? Czy w... Nie, to chyba nie był Vantage. Nie wiem. Ale Aston Martin, ekskluzywny, jak najbardziej. To jest sportowe auto, ale ekskluzywne takie. DB11, dobra, to jest DB11, dzięki za podpowiedź. Audi R8, czy to jest ekskluzywne auto waszym zdaniem? Audi R8 V10 5.2. Czy ono jest ekskluzywnie wyposażone? Takie sportowe bardziej bym powiedział, nie? Niż ekskluzywne. Czyste nie jest. No nie jest czyste, no wiesz, to jest ta zasrana zima w Fordzie, tutaj żadne auto nie jest czyste. Każde jest usmolone po sam dach. Nic nie poradzisz na to. Mercedes, Ford... Ej, chyba nikt nie wziął Panamery. Ani jednej Panamery nie ma. Nie lubicie Panamery, tak? Tutaj Mercedes, Fordor. Czyli ja myślę, że ten Mercedes to jest taki konkurent właśnie dla Panamery, nie? Jak myślicie? Chyba taki konkurent dla Panamery, tak mi się zdaje. Ale zdecydowanie, jest to auto ekskluzywne. Tu mamy E63, chyba Brabus. Zrobiony na Brabusa, nie? Verto Pedro, to jest nowy ziomek. Grubas. Brabus 800. Like
Nikt nie wziął złotego koloru? Na swoją furę chyba... Nie, ten też nie jest złoty. Tutaj mamy czarny. Felgi normalne, nikt nie wziął, wiesz, jakiegoś wielkiego cala, ani nic. Limuzyna. Bentley. Ty, ale patrzcie, jakie wielkie on ma ten, wyloty, nie? Wow. Nigdy nie zwracałem na to uwagi w Bentleyu. Nieźle to wygląda. Znowu Mercedes. No, jestem zaskoczony, że ani jednej Panamery nie ma. Ani jednej. Aston Martin. DB10. 11 była tam, to musi być DB10 chyba. Nie wiem. Nie, DB10, nie wiem. Aston Martin. To jest wersja GT3, tak? Tutaj znowu Mercedes? Serio? Znowu ten... To ile ich jest? Trzy? Raz, dwa? Trzy sztuki, no. I tu jest drugi... Ale już E63. To nie jest ta wersja Brabus. Przynajmniej nie jestem pewny, czy to jest ten, co można go zrobić na Brabusa, czy nie. No i moje Maserati. Aha, tu jeszcze gdzieś był 6x6 Mercedes. Gdzie on się pojawił? Gdzie on zniknął raczej? Nie widzę go. Trudno jest ukryć 6x6 Mercedesa. Może... Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś tu był. Jak on się schował? Dobra. I tutaj mamy Maserati moje. Podoba mi się to Maserati. Nie będę ukrywał, naprawdę. Dobra, robimy fotę. Nie będę ukrywał, podoba mi się to Maserati bardzo. Ale Audi też dobrze wygląda. Audi też dobrze wygląda, takie obniżone. Jak to się robi, żeby... O, cosmetic damage, nie? Nie gadaj, że to tylko mojej fury. Ja, a wszystkie inne takie brudne, jakby dopiero co z chlewu wyjechały. Piernicze. To zajebisty zlot ekskluzywnych samochodów. Ciekawe, który bogacz, którego by było stać na takie fury, wsiadłby do takiego brudasa, ej. To a może stąd się da zdjęcie zrobić? Nie, nie da się. Ja tu chyba nie jestem królem tego konwoju, więc najlepiej jakby ktoś wyznaczył jakąś trasę do miasta, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy jechać, nie? Czy trenowałem w F1? Jeszcze nie. Będę trenował jutro prawdopodobnie. Jedziemy na miacho szpanować. Poszli, zobacz. Są jakieś nowe ziomy, ty, dobrze. Nowe mordy w ekipie to zawsze mile widziane mordy. Jadą prezesy, zobacz. Tutaj? Dobra, może być i tu. Ojej, sorki, sorki. Nie mogę go przeprosić, bo musiałbym popadać sięgnąć, żeby zatrąbić. Jak oni jeżdżą? To młodzi klubowicze to jeszcze się muszą nauczyć, nie? Chyba tak. Trzeba szkółkę jazdy zgodnie z przepisami zrobić chyba u nas w klubie. Chociaż ja też tam kogoś uderzyłem, no. Ej, fajnie mi się grało w tego eliminatora, naprawdę. Spoko opcja. Jak równo jadą, czy oni wszyscy na kierownicach śmigają, czy jak?
szalona limuzyna. No, limuzyna trochę szalona. Do niej tam można sporo mocy upakować, ale i tak waga robi swoje. Komuś zajechałem drogę, sorry. Gdzie oni tam prowadzą? Ja nie wiem. Ej, serio, to jest sobie jakaś nowa ekipa, ja tu nikogo nie kojarzę. Fajnie. Nowe mordy, ty. Dobrze. Serio, tu nikogo nie ma z tych naszych poprzednich zlotów. Jednak warto było tego Discorda założyć, żeby tam z wami działać sobie i się zapraszać, nie? Bo każdy przynajmniej teraz wie, jak dołączyć, co i jak. O, tutaj zajeżdżamy. Parkujemy, dobra. Gdzie oni zajechali? Co oni robią? Aha, to jest tutaj, dobra. Ja tu robię sobie treningi driftowe. Jak jest lato, bo nie teraz w śniegu, przecież nie będę w śniegu driftował, oszalałeś? Ale tu się fajnie robi trening driftowy. W zimę to chyba lepiej by było też zrobić zlot offroadowy, nie? Niż takie o... takich luksusowych furek, a luksusowe zostawić na jakieś ładniejsze pogody. Ej, ale w sumie po to są luksusowe fury, żebyś się w nich fajnie poczuł, przychodząc z zimnego dworu, wchodząc do takiego auta, czy nie? Proszę, tu jakieś drifty robią, tu się ustawiają, tu jakiś parking, elegancko, o to chodzi. Jeszcze sobie wycofam. Jak tu się biegi zmienia, o tak. O! Nie za blisko? Chyba nie, jest dobrze. Mam czujnik parkowania i kamerę cofania, asystę parkowania, więc wszystko dobrze jest, wszystko jest super. Jeszcze tutaj zdjęcie trzeba zrobić. Ta limuzyna się tu nie zmieści, musi z boku stać. Nie wiem, jak ja ją złapię. Dobra, próbuję. Próbuję robić fotę. Jak tu żółto. Ej, patrz, ile tych furek jest. No, limuzyna za wielka, ale spoko, też ją możemy tu złapać. To jest czasami tak, że ktoś przejedzie blisko koło tej lampy i u innej osoby to jest widoczne, tak jakby ta lampa była strącona, nie? Ej, nie mam jak złapać tego, on tak przy ścianie. Ktoś driftował i zahaczył. Tak, też tak mogło być. O, czekaj, limuzyna zmieniła położenie. No właśnie, nie mamy, masz rację, Bartek, nie mamy klubowych rejestracji. Ale spokojnie, robiłem ostatnio przegląd klubowych rejestracji, będzie na odcinku oddzielnie. No, w każdym kadrze się limuzyna nie mieści. No i fajnie, zrobiliśmy sobie zlocik, nie obyło się bez problemów, ale udało nam się z nimi poradzić. Fajnie.